Są dzisiaj z nami Kubo C20 Pro i C21. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się ich używa, zapraszam do oglądania. Żeby tradycji stało się zadość, to powiem, że Instagram na początek. Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z zegarków nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, cena tych dwóch urządzeń. Kubot C21 199 zł, C20 Pro jeszcze nie ma ceny, a przynajmniej ja nie widziałem na stronie Kubota. Podejrzewam, że będzie to coś koło tego. I powiem w ten sposób. Po jakieś półtora tygodniu noszenia tych dwóch zegarków na przemian, więcej tego, troszeczkę mniej tego, bo to są bardzo podobne urządzenia, chociaż oczywiście wyglądają inaczej i pewne różnice w funkcjach też są, o czym za chwileczkę powiem, to powiem tak, że to są zaskakująco fajne urządzenia za te pieniądze, za te 199 zł, bo nie sądzę, żeby ten kosztował jakoś więcej, dużo więcej. No bo na przykład mamy tutaj asystenta Google, którego możemy uruchamiać z poziomu zegarka. Bardzo fajna rzecz. Możemy tak samo przez zegarek rozmawiać. No więc za takie pieniądze, takie cuda się raczej nie zdarzają, a jakość rozmów jest naprawdę fajna, przyzwoita, więc no kilka razy sam rozmawiałem przez ten zegarek na dworze i ja słyszałem, nie słyszeli. No więc tak mówię, za takie pieniądze, takich rzeczy bym się nie spodziewał, a tutaj one są. Jeszcze szybciutko pokażę pudełka, zanim opowiem o samych zegarkach. To jest takie rozkładane jak książka, czyli w tym kwadratowym zegarku. Natomiast tutaj jest pasek z boku, w związku z czym ten pasek sobie musicie sami przyczepić. 22 mm i tam pod spodem, o tutaj widzicie, nie będę teraz tego wyjmował, jest ładowarka i tutaj już jest troszeczkę inaczej, bo chwila napięcia, którą przyspieszę. O, on jest, zegarek już jest od razu z nałożonym paskiem. Tutaj jest zegarek, a tutaj jest ładowarka na piny. Taka sama i w jednym, i w drugim zegarku. O, i to by był szybciutki unboxing. O cenie powiedziałem, to teraz powiem wam, jak mi się tych zegarków używało, jakie są między nimi podobieństwa, a jakie i gdzie są różnice. No to tak, zaczynając od budowy i najpierw opowiem o zegarkach, później pokażę, jak wygląda aplikacja. Paski są podobne, ale nie identyczne. Ten jest troszeczkę bardziej taki sztywny, lepiej wyprofilowany, tak, do okrągłego zegarka. Ten jest taki bardziej miękki, bardziej płaski, ale obydwa są z takiego samego tworzywa. Tak jak już mówiłem, tutaj są zapięcia 22 mm, więc jak te wam się nie podobają, zmienicie sobie na jakikolwiek inny. Doły tych zegarków są plastikowe, ale na górze mamy różnicę, dlatego że tutaj będzie tworzywo, natomiast tutaj mamy aluminium. Tak, taki zegarek jest wykonany tutaj z aluminium, naprawdę bardzo porządnego, bardzo fajnego. No, więc dzięki temu wygląda bardzo ładnie i troszeczkę bardziej wyjściowo od tego. No i oczywiście różnica w kształtach, tak, to znaczy ten jest okrągły, klasyczny, ten jest taki bardziej kwadratowy, przekątna wyświetlaczy też jest inna, dlatego że tutaj mamy 1,32, tutaj mamy 1,83. Natomiast, no jak już mówimy o tych wyświetlaczach, no to tutaj mamy, nie mamy oczywiście AMOLEDów, w tej klasie cenowej to jest niemożliwe, tylko mamy IPS-y, ale one są w porządku, moim zdaniem. Nie miałem nigdy żadnego problemu z zobaczeniem czegoś na dworze, przy czym no, pogody w tym momencie nie mamy jakoś strasznie ładnej, ale tak jak mówię, naprawdę ładnie to wygląda. Tutaj mamy przyciski, no to standardowo, natomiast troszeczkę inna jest ich funkcja, bo tutaj możemy sobie wejść w ustawienia o tym dolnym przyciskiem, a tym górnym wyjść, natomiast tutaj tym wyłączamy, a tutaj sobie tym górnym wchodzimy w ustawienia. O, i dolnym wychodzimy. Także do budowy tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. No i w obydwu zegarkach jest głośnik. Szukam go, gdzieś tutaj na dole będzie. O, tutaj. I ten głośnik jest w porządku, to znaczy spokojnie, tak jak mówiłem, można przez niego rozmawiać, nie miałem tutaj żadnych problemów.
od razu ustawienia, jak to wszystko wygląda, dużo macie możliwości wyboru, bo na przykład tutaj mamy możliwość, mamy trzy style, tak? Możemy mieć tak, czyli taki bałagan, to mi akurat niespecjalnie odpowiada. Możemy mieć listę i tak dalej. Tutaj mamy nawet więcej tych styli do wyboru. Tutaj wejdziemy. I tutaj... jest widok menu. No i tutaj możemy sobie wybrać listę, plaster miodu, widok siatki, widok równoległy, powierzchnię, półksiężyc, pełnia księżyca, hełm. No, więc tutaj naprawdę jest tego więcej. Tutaj mamy tylko trzy style do wyboru. No i troszeczkę inaczej to wygląda. Teraz tak, jak tutaj sobie będziemy przesuwać w bok, to możemy sobie ustawić tarczę, czyli to, co chcemy, żeby było. Tutaj jest typ audio, proszę bardzo. Jak sobie włączymy typ audio, to mamy, to jest połączeń, ulubione kontakty. Możemy sobie dodać przez aplikację ulubione kontakty, albo jak chcemy, to możemy sobie też wybrać numer ręcznie. I tak jak już mówiłem, to wszystko działa bez żadnego problemu. Proszę bardzo. Tutaj mamy sen, pogodę, muzykę, sport. No i tutaj możemy sobie ustawić, dodać coś jeszcze. No i w zasadzie tak samo jest tutaj. Ja w tym momencie mam podłączony ten zegarek, dlatego tutaj macie tam pogodę i tak dalej. Tutaj w tym momencie tego nie widać. Jakbym podłączył, to by się oczywiście zmieniło. No i też tak to wygląda. Przy czym tutaj możemy na tym zegarku C20 Pro dodać więcej tych tarcz. Tutaj możemy chyba tylko 6. No a tutaj mamy tego dużo, dużo więcej. No. I tak... Tak to jest. Teraz tak, tutaj mamy ustawienia takie podręczne, tutaj mamy wiadomości, a tutaj mamy takie ustawienia. A tutaj bardzo fajne jest, bo jak sobie przeciągniemy w tą stronę, zobaczcie, to mi się podoba naprawdę. Mamy jak gdyby ostatnie czynności, czyli możemy sobie tutaj, mamy pogodę, stąd możemy dzwonić bezpośrednio. I tutaj mamy to, co ostatnio sobie wybieraliśmy. Więc to naprawdę jest fajne rozwiązanie, tak? Naprawdę w innych zegarkach coś takiego by mi się bardzo przydało. No i tak wyglądają te zegarki z tej strony. Oczywiście, ponieważ to są ekrany IPS, a nie AMOLED, no to nie mamy Always On Display. Możemy sobie ustawić w aplikacji, na jak długo chcemy, żeby one nam się wyświetlały. No to tak to będzie z tej strony, od strony zegarków. To teraz Wam pokażę, jak wygląda aplikacja, no bo ona też jest ciekawa i ma dużo fajnych funkcji. Aplikacja nazywa się Fit Cloud Pro i jest nie tylko na Androida, ale jest tak samo na iPhone'a, czyli jeden i drugi zegarek możecie podłączyć tak samo do iPhone'a. No to też jest fajna sprawa, dużo takich budżetowych zegarków jest tylko i wyłącznie na Androida. A jak sobie to otworzymy, no to mamy tak, stronę główną ze wszystkimi pomiarami i tak, tutaj mamy sen na przykład, monitorowanie snu, płytki głęboki i tak dalej. Tutaj mamy tętno, ciśnienie krwi, natlenienie. Tutaj możemy z tego poziomu uruchomić sobie wszystkie pomiary. Tutaj mamy rzeczy dotyczące urządzenia. Tak jak widzicie, tutaj mam podłączony ten zegarek okrągły. Powiadomienia. Schodzą powiadomienia ze wszystkich aplikacji bez żadnego problemu. Zresztą tak jak widzieliście, jak sobie przyciągniemy tutaj. Proszę bardzo. Wyczyścimy. Więc to nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj sobie ustawiamy, co chcemy, z jakich aplikacji chcemy mieć te powiadomienia. Nie możemy odpowiadać. Są alarmy, no to wiadomo. Przypomnienie o braku aktywności i o nawodnieniu. Tutaj możemy sobie wybrać tarczę zegarka. I tych tarcz zegarka jest mnóstwo. Nie powiem Wam, bo nie pamiętam, chyba w tym kwadratowym jest coś ponad 200, tutaj jest coś niecałe 200, ale naprawdę tego jest bardzo dużo. Jeszcze raz. O!
każdy znajdzie coś dla siebie bez najmniejszego problemu. Informacje o pogodzie, no to wiadomo, wybudzanie ruchem nadgarstka, no to wiadomo, czyli nie musimy nic tam klikać, jak sobie przekręcimy w ten sposób zegarek, to on, ekran nam się włączy, pomiary, ciągłe monitorowanie tętna, szukanie zegarka. O, znalazłem, tak? Dobra, to wiadomo, tutaj preferencje nadgarstka, format godziny, kontakty, czyli stąd możemy sobie dodać numery telefonu, które są później tutaj w zegarku i stąd już sobie je wybieramy, migawka aparatu i tak dalej. No i tutaj mamy nasz profil i ważna rzecz, zobaczcie, łączymy się z Google Fit, proszę bardzo. I to jest ważne, dlatego że tak jak ja na przykład, no to wszystkie informacje o aktywności zbieram sobie w Google Fit, więc jak testuję jakieś inne urządzenia, nie z systemem Google'a, nie z Wear OS, no to też chcę, żeby jednak na tym głównym koncie mi się wszystko tam sumowało. No i tutaj nie mam z tym żadnego problemu, to też jest naprawdę bardzo fajna, czyli ta integracja z Google'em, który często nie ma w takich tanich zegarkach, nie mówiąc też o niektórych bardzo drogich zegarkach innych firm. No, więc tak wygląda aplikacja. Jaka jest różnica pomiędzy tymi zegarkami w funkcjach? No więc z tego, co ustaliłem, czyli z tego, co zobaczyłem, to tutaj nie mamy... tutaj mamy pomiar stresu w tym kwadratowym, a tutaj na przykład pomiaru stresu nie znalazłem, natomiast cała reszta jest dokładnie taka sama, tak samo z funkcją, czyli tak samo z tego po podłączeniu, z tego możemy też dzwonić i rozmawiać. Bateria 300 mAh w tym, 380 mAh w tym większym kwadratowym. Starcza to według producenta na 30 dni, ale producent też uczciwie zastrzega, że oczywiście w zależności od tego, co, jak, gdzie robimy na tym zegarku, 30 dni raczej bym nie osiągnął, no ale myślę, że jakieś 15 to bez najmniejszego problemu i to z jakimś tam ćwiczeniem, no bo tutaj na przykład będąc, jakoś korzystając ostatnio z ładnej pogody, to jeździłem z tym zegarkiem na rowerze. Zresztą niedużo tak ten zegarek pobiera energii, także te procenty baterii lecą naprawdę bardzo powoli. W sumie za 200 zł bez złotówki, to oczywiście możemy sobie wziąć jakąś opaskę, natomiast w porównaniu do ceny zestaw funkcji, które mamy w tych zegarkach, czyli możliwość rozmowy, możliwość korzystania z asystenta Google'a, od razu może pokażę, jak to wygląda, tak? No bo czemu nie? Będziecie może ciekawi. O, tutaj jest asystent, proszę kliknąć, tutaj mówimy. Która jest teraz godzina? 13:08. Powtórz jeszcze raz, która jest teraz godzina? Jest 13:08. No, działa, działa. Więc to też jest naprawdę fajne. Nie spodziewałbym się takich rzeczy w tak tanich urządzeniach. O, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć.